Dawaj się tymi trójkami. O kurwa. Mają tu dużo czołgów. Przegramy to miasto. No jeszcze ja zebrałem DS-a. I zebrałem DMX M4. O mój Boże. Jak? Kurde, może pod damage zestaw byłby lepszy? Dobra, wiesz co? Stestujmy coś. Stestujmy coś. Jak się uda, to fajnie, jak nie, to trudno. Serio. No odpierdajcie się ode mnie, ludzie. My mamy... Nie wiem, możemy mieć trzy leopardy, które snajpią. Nie no. Antikora mnie dobija. A do dupy ta taktyka. Mi się wydawało, że to może być fajne zagranie, ale jak zawsze nie będzie to fajne zagranie. Jak zawsze. Sheridan jakiś kurwa wjedzie mi na tył i mi strzeje za 800. Oni wszyscy są wychyleni. My generalnie na snajpie finalnie nie mamy nikogo, nie? A jechały na tę flankę dwa niszczyciele. Nie wiem, nie ogarnąłem też tego, ale wydawało mi się, że tutaj coś będzie fajnego przysnajpionego, nie? Przez te niszczyciele, one podjechały do przodu po prostu. Jakbyśmy mieli te trzy leopardy, które by kurwa chociaż jeden z nich snajpił, a jeden z nich zginął, tu. Kurde. Nie sądziłem, że zostanę wykryty dom. Myślałem, że za tego drzewem będzie git. Kurde. Nie. Nie, nie, nie. 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 Kurwa. Jak mnie 268 tam trafiło? Jak mnie 268 tam trafiło? Ja byłem przekonany, że on jest na dole, a nie tu. Do nowego gracza, co bym polecił, typa czy proga? Na początek na pewno typ. O kurwa. No to początek bajka. O nie, dobrze. Strzelaj na ślepo. Kurwa. Ja pierdolę! Nic nie zaświecę tu. Nawet się stąd kurwa nie cofnę przez tego Panzera 7.
Może go Jill go da. Halo, Bochenek, obudź się! Beczka minus 2, 3. Serio. Serio. Ja sobie nie wyjadę już. Albo wyjadę. Kurwa, no jedziesz z jednym chłopem na flankę i on stoi AFK do góry. Bochenek, kurwa! Nie jadę specjalnie na dół, żeby się na mnie nie ulei w tym dole. Mam trzy czołgi na tamtej stronie. Na spokojnie sobie wyciągamy 57. Esetka, kurwa, stoi se tu. T57 też gdzieś pochowane. I mój jeden czołg ciężki, Bochenek, kurwa, stoi AFK i go nie fokusują. Jeszcze ja dostaję od 268. Kurwa mać! Ja mam stać na bazie w tych bitwach? Czy o co chodzi? Nie mogę nigdzie nic podjechać, nic nie mogę wyciągać, coś powoli. Trochę inaczej myślałem, że będzie ta bitwa wyglądać. A co, kolego? Twardy 76-4, musisz we mnie wjeżdżać, tak? Co jakbym miał FV-a, który stoi za mną? To co byś zrobił? Zginąłbyś, kurwa, od razu. Niesamowite. Niesamowite, to jest twoje zagranie. Kurwa. Trochę mi się też pomieszało w głowie. Powinienem zagrać lewy narożnik sobie na spokojnie. Tu zagrać, tu coś powyciągać, poczekać. A za szybko chciałem, bo chciałem tu podjeżdżać i to spotować pod naszych. Ale kurwa, no nie wiem, Super Conqueror się na nie ulewa. Super Conqueror się na nie ulewa. Dobra, tego skurczybyka trzeba dobyć. Za 1000 zadarty! W takim momencie, kurwa! Już chciałem uciekać na plecy, w sensie na tą flankę i zawalczyć z tymi TDK-ami, dobić jakiegoś jednego centuriona. To nie bym nie uciekł, ale kurwa! Za 1000 zadarty! Ale rzucił teraz najlepszą mapę na świecie. Later. Kurde. Aj. Ona bardzo nerwuje. Nie! Kurwa! No i przesadziłem. Chuj, trzeba było zagrać normalnie sobie gdzieś w lesie, na środku i tak dalej. Ale tu 60 TP mi pinga, że będzie pomagać, STRV będzie pomagać i tak dalej. Kurwa mać! No, trzeba było uciekać. Jak VZ to zajęła tą pozycję, to było zbyt ryzykowne. Nasz Conqueror zginie. Wszyscy jesteśmy na tamtej stronie. Ej, nie gadajcie, że się tu utopię. Z siódemką, V-ką ST6-2. Niż E6.
Ale mówię, ja też mogę mieć trochę mózg wypalony, bo grałem tym czołgiem przez cały rok. Kurwa, wiedziałem, żeby tam nie zebrać od tego i dostałem. Głupota. Głupota. Nie, spota. Oni uciekają. Co za MX-30B? Oh my god, nie, ale mnie rozjebało tu. Nie wiem, zakładałem, że ten forsz nie będzie wychylony, to też jest głupie. Bo tak się strzeliłem na tą E5, jakbym szybciej przejechał, kurwa. Myślałem, no bo beczka uciekała, ten uciekał, myślałem, że może forsz też ucieknie, ale to było głupie założenie, bo forsz nie uciekł. Dobra, spróbujemy tu powalczyć. Oh my god. Tu już jest Archem. Dlaczego? Ewer z biodra, kurwa, mnie podpala. Pierdolę to. Chuja można to. Jebany rzut monetą. C1. Unik 260, oczywiście, że tam pojedzie. Co jest, kurwa mać? I chuj, jedzie znowu. Nie trafi. Karma. Karma. Archem po mnie powiedział. Ja nie mam gdzie, kurwa, uciec, nie wiem co zrobić. No, to jest ten moment, żeby dać perk na gaszenie. Zgadzam się z tobą, Stuperek. Nikt nie może, no właśnie, strzelajcie do nich, kur... Oh my god... Oh my god... Ja pierdolę... No rozjebcie mi łeb tam, no... Nie wiem, nie chciałem zebrać od jak pancera, no te medy mnie napierdalają, topię się... No chujnia z grzybnią. Nic więcej do dodania nie mam. W dupie to mam, nigdy więcej tam kurwa nie podjeżdżam. Zjebana pozycja. Myślisz, że masz Mausa E7, E75, to twoje czołgi będą coś próbować tam grać agresywnego? Chuja, prawda? Oni sobie będą stać tu pasywnie. Kurwa. Masakra. Nie, no ja. Jeszcze amoraka dostałem i strzelam za 340.
A, to będzie szybka bitwa. Raczej. Nawet nie wiem, co w tej bitwie będzie się dziać. A, to jest po prostu wjazd. Warto strzelać za 700 tylko. Szkoda, że pogąsca. Wow, polosowało. Aja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 j
Powiem wam, że to dobrze nie wygląda. Dobra. A setka tam pojechała, okej. Okay. Jestem na dwa strzały od Mausa. Nice, strzyła do mnie stamtąd. Mm-hmm.
Streama mam. Strzeli na ślepo. Dobrze. Rykosz. Dobra, a jakby zagrać full drugą stronę? Kurde. Nie. Poważnie. Kurwa! Kto mnie zaświecił tu? Ja pierdolę, się rozjebałem koncertowo, bo chciałem przyjechać przez środek, kurwa sobie. Nie wiem, leopard się chyba wychylił. Stąd mnie kurwa zaświecił. Głupota jak but, kurwa, trzeba było pojechać tu dookoła. 10 złotych, siema. W następnej bitwie dostaniesz 10 zł za każde 1000 łączonego damage. Powodzenia. No dobra, Miodek. Mam nadzieję, że tutaj nie liczymy. Dzięki za dychę. Kurwa! Myślałem, że dam radę tak przejechać, że jeszcze te czołgi nie zdążą się wychylić, że ja sobie zagram tu. Trzeba było jechać, kurwa! Normalnie cofnąć się na bazę i tyle. Mają solo super konkurera po tamtej stronie. Potem można było czyścić Progetto.